Idziemy na piętro numer 2. Idziemy na piętro numer 2, może tam jest luźniej. Cześć. Co robisz w tej sali? Akurat posprzątałam ze stolików, bo wyszła część absolwentów. Zebrali się pewnie już gdzieś na mieście. Czy przedział 1944-1970 to dużo ludzi dzisiejszego dnia? Ja tu jestem od niecałe pół godziny, więc nie bardzo wiem, ale jak przyszłam, sala była prawie pełna. Wow! Tam były chyba ze 2 czy 3 wolne stoliki. Cieszymy się frekwencją na naszym stuleciu i dziękuję za wywiad. Udało nam się złapać 2 gości, którzy są odpowiedzialni za salę, w której właśnie jesteśmy. Od której godziny dzisiaj dyżurujecie? My dopiero przyszliśmy na 15, dopiero co zaczęliśmy nasz dyżur. No w sumie 40 minut za nami, ale spokojnie na razie. Czyli zostajecie do końca? Do 18 i sprzątamy. Dokładnie, to podejrzewam, że wszyscy bardzo chcieli dyżur ze sprzątaniem, prawda? Muszą was strasznie nie lubić, skoro wam dali te godziny, nie? Ja się biłem o niego. Przykładny chłopak, tak. Wow. Wow, prawdziwy obywatel. Słuchajcie, w takim razie jaki jest zakres waszych obowiązków na dzisiaj? No tak, przede wszystkim musimy ogarniać stoliki, sprzątać, instruować na przykład gości, jak coś trzeba, nie wiedzą gdzie co jest, to musimy im po prostu wytłumaczyć ładnie. No i właściwie to jest w większości tyle. No. A jak frekwencja dzisiaj? To znaczy, nie wiem ile, kurczę, jak to się ocenia w sumie, bo... Nie potrafię oszacować frekwencji, no nie wiem, no, trochę osób zagląda i wychodzi. Ja bym powiedział, że jest tak, że jest tutaj stałe towarzystwo, które właśnie tutaj siedzi przy stolikach, a tak co parę minut wchodzą 2-3 osoby, zaglądają, patrzą na przykład na zdjęcia, gazetkę, ale się potem wracają. Czyli nie było momentu, żeby sala została pusta? Nie, to definitywnie nie. Chociażby my tu zostajemy. Krążymy po szkole i szukamy najciekawszych historii, jakie się w niej wydarzyły. Czy mają panowie coś na myśli? Mamy na myśli, ale nie możemy ich powiedzieć. Nie do publikacji. Dość często słyszymy taką odpowiedź, także nasza szkoła na pewno ma bardzo bogatą historię, ale może jedna, chociaż jedna. Klasyczne zawołanie profesora Górzyńskiego, ksywa Rura. Dwujarze na tablicy. No i wtedy oczywiście wszyscy szli, prawie pół klasy, no poza kilkoma, którzy naprawdę dobrze potrafili chemię. Szło do tablicy, no i kończyło to się tak, no sianaj synu, 2 dwudodatnie dostajesz, no to i tak było dużo, no to z takich szkolnych, no oczywiście jeszcze było całe mnóstwo różnych historii, które naprawdę nie nadają się do publikacji, a przynajmniej nie dla młodzieży. Dobrze panowie, dziękujemy bardzo za wywiad i życzymy oczywiście miłego stulecia. I wzajemnie. Do zobaczenia za 5 lat. Mam nadzieję. Ludzie do nas machają, ale rozmawiać z nami nie chcą. Trudno. Przewodniczący. Pusto. Przewodniczący. Byłem zastępcą, ale dziękuję. Ja też byłem zastępcą, wiesz? W gimnazjum... To się nagrywa? W gimnazjum były wybory na przewodniczącego. Dostałem największą ilość tych głosów, ale zostałem zastępcą. Głęboki głos masz taki. Dobry do radiówki, nie? Mam, ale może jakieś pytanie zadasz, a nie... Zapowiedz nam jakiś film, fajnie. Proszę Państwa, a teraz cheerleaderki. No, śmieją się nam w tle. No dawaj, jeszcze raz. Proszę Państwa, cheerleaderki. O, ale bym chciał... Nie mówię. Czy działo się w tej szkole na pewno wiele, tylko czy pamiętają Państwo coś takiego? Działo się bardzo dużo, oczywiście. Z tym, że to by chyba było niewychowawcze, jakbyśmy opowiadali o naszych chwilach. Także nie wiem, czy takiemu młodemu człowiekowi... Oni robią większe, nie wiem. Oni mogą robić większe. Poruszające się obrazy na ścianach, na przykład na rosyjskim. Nie wiem, co tam jeszcze. No, różne rzeczy były. W klasie, kiedy pamiętam, w takiej klasie na końcu stały stare takie ławki, a zawsze w kącie patentowały się takie pozostałości po przesmach. Jak się 2 kolegów zabrało za taką nogę z oparciem i potarło to oparcie, to za chwilę w klasie było bardzo dużo dymu i już 15 minut się upiekło lekcji, bo trzeba było klasę wywietrzyć. Takie były czasami różne figle. Czy ktoś tu jeszcze został? Pusto. O, tu jest dużo ludzi. Czy mają Państwo jakąś na myśli? Mamy taką, ale niestety jest nie do powtórzenia, bo to świętej pamięci profesorowi zrobiliśmy taki dowcip, że nie da się opowiedzieć tego. Tak, powiedzcie wy, dziewczyny, coś. No, ale o samochodzie. O samochodzie? A, to pani profesor Ludzka pracuje jeszcze u was? Pracuje. No, ale tośmy sam malucha wstawiliśmy kiedyś jej w bramę.
naprzeciwko i nie mogła wyjechać. Ale tak jest, drobny dowcip. Ale potem żeśmy jej wynieśli. Ile osób? A 8, dużo nas było. No bo myśmy ją bardzo lubili, ale tak, da. Dla żartów takie numeryśmy robili. Sorka Rudzka cały czas została przy małych samochodach, teraz jeździ Tico. Mieliśmy ją. Pierwsza w nocy dworzec kolejowy w Zakopanem, a z racji tego, że nie mieliśmy co robić, zadzwoniliśmy do naszego wychowawcy o pierwszej w nocy. Przypominam, poinformowałem, czy pan zamawiał budzenie? Więc zas pan odpowiedział, że nie, i na to była odpowiedź, a nie wie pan, kto zamawiał, gdyż dosyć wkurzony był wtedy. Ale to było takie dosyć delikatne chyba. Zostawmy w strefie domysłów, co się działo w takim razie, skoro nie możemy tego powiedzieć. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i życzymy miłego stulecia. Dosyć wesoła, bo na przykład na przerwach to mężczyźni z klasy grali, śpiewali na gitarach. Prawie na każdej przerwie był koncert. Cóż grali? Się włączali. Rocka przeważnie. Jedni grali, inni palili. Nie wspomnę o innych. Nie disco polo. Była urządzona wielka harcówka w szkole. Nie wiem, czy została, to przez nas była urządzona. Była jedną z ciekawszych historii. Była zbiórka makulatury w szkole. Została zebrana pokaźna ilość, parę ton tej makulatury. I na tej makulaturze odbywał się pojedynek do pierwszej krwi. O jedną z naszych koleżanek na szpadle. Krew się polała. Wow. Dziękujemy bardzo za wszystkie opowiastki i życzymy miłego stulecia. Wow, w tej szkole się działo. Cześć dziewczyny.